Głównym powodem, dlaczego ludzie kochają rozrywkę, kochają fantazję i uwielbiają słuchać historię, to jest to, bo każdy z nas zrobi wszystko. Ludzie, wszyscy. Ja, ty, każdy człowiek. Bez względu na to, ile ma lat, jaki ma status społeczny, poziom świadomości. Każdy człowiek zrobi wszystko, żeby uniknąć poczucia bezradności, bezsilności, lęku, które już totalnie odgradzają nas od kwestii przetrwania, uniemożliwiając jakiekolwiek funkcjonowanie. I jako ludzie nie znosimy prawdy, nie lubimy prawdy, nie lubimy słuchać tego, jakie życie jest straszne, jakie jest złe, że ludzie umierają, że w zasadzie wszechświat dąży do rozpadu, do entropii, że wszyscy zginiemy. Wiecie, jeżeli chodzi o te fakty rzeczywiste, bo mówiąc tutaj prawdę, mam na myśli fakty rzeczywiste. Nie mam na myśli samych poglądów stricte związanych z tematami duchowymi, religijnymi, poznania bytu, tylko mam na myśli fakty. Ludzie tego nie chcą słuchać i zrobią wszystko, żeby tego unikać. I mamy wyćwiczony taki mechanizm unikania tych sytuacji, kiedy czujemy się bezradni, kompletnie pozostawieni sami sobie. I żeby sobie z tym radzić, wynaleźliśmy różne formy rozpraszania naszej uwagi, czyli skupiania się na rzeczach, które dają nam przyjemność, dają nam poczucie satysfakcji, dają nam poczucie ulgi, pozwalając się wewnętrznie zrelaksować, odpuścić stres, odpuścić niepokój, odpuścić napięcie i pozwolić sobie na przywrócenie homeostazy, czyli takiego względnego balansu. I z jednej strony służy to ucieczce od rzeczywistości i ma to taki jakby wydźwięk negatywny, no bo jak to? Przecież powinniśmy stawiać czoła wyzwaniom, powinniśmy konfrontować się z rzeczywistością, powinniśmy wychodzić ze strefy komfortu, powinniśmy dawać z siebie wszystko, powinniśmy robić z siebie tytanów, zbliżając się do boskości, stając się nad człowiekami o ponadludzkich możliwościach, żeby przetrwać jak najdłużej, bo jeżeli będziecie bardzo długo analizować ten temat, to zwrócicie uwagę, że wszystkie te kwestie związane z sukcesem czy stawaniem się lepszym człowiekiem, no to służy naszemu przetrwaniu. Nic nas więcej tutaj nie obchodzi, tak? Jeżeli chodzi o seks, kwestia przetrwania. Pieniądze, przetrwanie. Władza, przetrwanie. Kontrola, przetrwanie. Wszystko to jest przetrwanie. I substytuujemy, czyli zmieniamy jakby znaczenie słowa przetrwanie i uznajemy możliwość zaistnienia innych perspektyw i innych poglądów. I taką wartość nosi ze sobą rozrywka, nosi ze sobą opowiadanie historii oraz kreatywność. Bo teraz możemy odsunąć na bok tą negatywną część naszego życia, ból, cierpienie, bezradność i możemy spojrzeć na to, co dobre, co jest fajne, co jest przyjemne, co stanowi jakby część naszego życia, dającą naszemu życiu sens, no bo bez tego, no życie kompletnie nie miałoby sensu. No, jaki byłby powód twojej egzystencji? I co się takiego dzieje, gdy odprężamy się, gdy słuchamy historii, gdy odsuwamy na bok problemy i sięgamy po rozrywkę? Zaczynamy się relaksować. To jest pierwsza część tego, co się zaczyna dziać. Relaksujemy się. Oglądasz to wideo, więc się relaksujesz. Przestajesz brać rzeczy na poważnie. Przestajesz roztrząsać swoje problemy. Przestajesz się martwić. Przestajesz się zamartwiać. Przestajesz się stresować. Czyli przestajesz jakby kierować swoją uwagę i fiksować ją stricte na problemie z ograniczoną liczbą możliwości jakby rozwiązań i zaczynasz się wycofywać do siebie. Potem pobudza się twoja wyobraźnia i zaczynasz fantazjować. Czyli zaczynasz postrzegać te problemy, te zmagania, w których jesteś, nie przez pryzmat bólu stricte samego w sobie, czy tych ograniczeń fizycznych, tylko zaczynasz widzieć, co mogłoby być więcej, co mogłoby być dalej, co by się stało, gdybyś rozwiązał ten problem, co by się stało, gdybyś znalazł lepsze rozwiązanie, jaka wygląda alternatywna wersja rzeczywistości do tego scenariusza, w którym żyjesz teraz.
Tylko to myślenie nie byłoby dla ciebie możliwe, gdybyś się wcześniej nie zrelaksował, bo jak jesteś w tym trybie napięcia i stresu, to nie jesteś w stanie myśleć twórczo. Doskonale wiemy to z doświadczenia, tak, że im bardziej osoby takie spontaniczne, chaotyczne, beztroskie, tym bardziej są również twórcze. Dlatego często jest takie wyobrażenie filozofa, który chodzi tam w podartych portkach, czy artysty, który chodzi gdzieś tam w podartych portkach, czy jakieś tam osoby duchowe, tak, hipisa, który mieszka sobie w lesie i ma wywalone na wszystko. Tak, to nie bez powodu są jakby obrazy, które są dostępne w naszej rzeczywistości. I tak jak wspomniałem wcześniej, no to ma swoje plusy i ma swoje minusy. I to, co jest takim jakby fundamentem w zrozumieniu tego, to jest to, że ludzie bez rozrywki nie są w stanie normalnie funkcjonować. Rozrywka ma tak ogromny sens i wartość w naszym życiu, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Mi zajęło osobiście całkiem sporo czasu, żeby to rozgryźć i zrozumieć. Szczególnie dlatego, bo byłem nastawiony przez znaczną część mojego życia tylko na rozwój, tylko jakby na działanie i ten temat rozrywki stanowił ogromną część cienia w moim życiu. Usuwałem to ze świadomości. Gdy sprawiałem sobie przyjemność, to czułem poczucie winy. Próbowałem to jakby zepchnąć na dalszy tor. I nawet teraz, gdy rozmawiam z ludźmi, gdy pracuję z klientami, gdy wymieniam pomysły z moimi przyjaciółmi, znajomymi, to widzę, że nadal mamy taką znaczną część poczucia winy w sobie, gdy nie pracujemy, gdy nie jesteśmy produktywni, gdy przestaje nam jakby zależeć na poszukiwaniu rozwiązań. No bo wiadomo, rozrywka ma również ten cień. Również uzależnia, tak? Bo ciągłe jakby stymulowanie naszych umysłów przyjemnościami staje się uzależniające, bardzo ogranicza nasze zasoby poznawcze, bo stajemy się krótkowzroczni i kompulsywni na natychmiastową gratyfikację, czyli poszukujemy natychmiastowej ulgi, natychmiastowej satysfakcji, natychmiastowej przyjemności. Pomijamy plany długofalowe, pomijamy cele długofalowe, pomijamy tą perspektywiczność życia i różne systemowe zależności między na przykład infrastrukturą naszego życia, tematami ekonomicznymi, politycznymi, tematami związanymi z zdrowiem, z edukacją. Stajemy się wtedy trochę jak takie zwierzęta w tym trybie po prostu przetrwaj. I to jest mega ważne, żeby sobie to uświadomić. A jeżeli już mowa o świadomości i zgłębiamy takie ważne i bardzo poważne tematy, bo przecież życie to cierpienie i iluzja, jakoś trzeba przetrwać, to mam dla was coś specjalnego. Ale to może zaraz, bo muszę szybko coś ważnego załatwić i zobaczymy się w kolejnym nagraniu. Także jeżeli chcecie potraktować ten temat na poważnie, to zastanówcie się nad tym. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie dla mnie łapki w górę, zostawcie swoje pozytywne przemyślunki. Z miłą chęcią dowiem się, co myślicie na ten temat. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez Patronite'a oraz PayPala. Zachęcam was do zapoznania się z moją ofertą kursów. Tak, na stronie są dostępne kursy. Wbijajcie na grupę na fejsie, wszyscy jesteśmy świadomością i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka. Co to? Ha, zostawił kamerę. No i dobrze, w sumie to kiedyś trzeba przestać gadać te wszystkie pierdoły na poważnie, trzeba się zacząć bawić, nie? W ogóle to, patrzcie na to, przypomina wam to coś? Zawsze jak patrzę na tego typu figurki, to mam takie wrażenie, wiecie, jakby budowania takiego wizerunku boskości i kult pieniądza. To jest taki niezakwestionowany kult materii, wiecie. No to dodaję ci plus 500 do twojego autorytetu. Witam was wszystkich. Tutaj będziemy czcić... jak to się nazywa? Kotoizm? Kotizm? Paczanizm? Kota paczacza. Ogólnie to nie pracuję i nie muszę pracować. Wszechświat mnie oczywiście we wszystkim wesprze. Nie mam tutaj żadnych problemów i wątpliwości. Tak, zdecydowanie. Ostatnio
podniósł mi się poziom świadomości i mam tak wysokie wibracje, że aż moje ciało zaczyna się podnosić. I w ogóle przestałem projektować cokolwiek na ludzi, wiecie? Widzę ich totalnie takimi, jakimi są. Naprawdę, nawet tych nieświadomych, tych, którzy żyją w tym negatywizmie i od których trzeba się odcinać. No normalnie ich też widzę takimi, jakimi są. I wzrósł mój poziom świadomości, mojego oświecenia. Ostatnio napisałem post na Facebooku na temat tego, jaki jest to oświecony, i dostałem 30 serduszek więcej niż zwykle, nie? Czajcie ten motyw. I zgłębiam się w tematy wolności finansowej, szczególnie wolności finansowej od wolności finansowej. Biedne dzieci w Chinach pracują za dolara dziennie, żeby produkować takie telefony, a my je kupujemy. Gdzie tu sprawiedliwość na tym świecie? Nie no, COVID to na pewno nie jest wynik żadnego jakby kosmicznego spisku. Wydaje mi się, że to na pewno jest jakby boski problem. Bóg chce nas ukarać i zamknąć nas w naszych mentalnych więzieniach, żeby pokazać nam, jakimi zajebistymi istotami jesteśmy. Ogólnie tak. Jeszcze ku kwestii przypomnienia, wszystkie systemy totalitarne, które mają taką naturę wysokiego stopnia kontroli i centralizacji władzy, miały to do siebie, że wprowadzały cenzurę, zabraniając ludziom dostępu do rozrywki, do śmiania się, do kultury. I to właśnie miało służyć takiemu celowi, żeby trzymać ludzi w napięciu i w takim silnym poczuciu kontroli, uniemożliwiając odpuszczenie, relaks i dostrzeżenie negatywnych efektów wpływu właśnie tych systemów. Ponieważ gdy mamy dostęp do rozrywki, zaczynamy kwestionować rzeczy, mamy więcej luzu, bo to jest zawsze jakby konflikt tego, co ustanowione, oraz tego, co możemy złamać. Wiecie, to tak jak gdy jesteśmy w szkole, tak, to mamy archetyp mędrca jako nauczyciela, jako autorytetu, kogoś, kto przekazuje wiedzę. No i mamy często też studenta w roli buntownika, który twierdzi, że wie lepiej, że można inaczej. I to jest zawsze taki konflikt między tym, co zostało ustanowione, a tym, jak mogłoby być inaczej. I w życiu uważam, że te dwa ekstrema zawsze będą ze sobą tańczyć, że będą tak przemiennie występować, ponieważ potrzebujemy i jednego, i drugiego. Potrzebujemy zarówno porządku, jak i chaosu. Bo jak mamy cały czas porządek, to on staje się nudny, staje się przewidywalny, staje się konserwatywny, taki, no, mało inspirujący. A znowu, jeżeli mamy ciągłą zmianę, ciągły chaos, to on inspiruje, daje kreatywność, pobudza do nowych poglądów, otwiera nas na nowe możliwości, ale jak jest tego za dużo, tego drugiego, tak? Gdy za dużo się śmiejemy, gdy za dużo kwestionujemy, gdy ulegamy w fantazję, tak? Uciekamy w fantazję, no to brakuje nam po prostu struktury, porządku, sensu, granic, przewidywalności. Zaczyna nam tego brakować. Więc w życiu potrzebujemy i jednego, i drugiego. To tak, żebyście mieli w głowie, na uwadze, bo ludzie zazwyczaj są dosyć ekstremalni i albo są bardzo chaotyczni, albo bardzo tacy uporządkowani, jeżeli chodzi o ich osobowość. I bardzo często przyciągamy odwrotność, jeżeli chodzi o tą kwestię cechy osobowości w naszym życiu. Przyciągamy jakby odwrotnych przyjaciół, partnerów, tak? Mam tutaj na myśli osoby o przeciwnych tych cechach charakteru, bo się dzięki temu uzupełniamy. I po części tutaj często występują różne niezgodności charakterów, ale również takie dopasowanie. Kosmos dąży do równowagi. Tak będzie wszystko dobrze. To jest też taka naturalna cecha ludzi, że ludzie zaczynają dążyć do coraz większej kompleksowości życia, do rozpoznawania coraz większej kompleksowości w życiu, ale jednocześnie większej kontroli.
Im większą mamy władzę i moc, tym bardziej zachłani się stajemy. To widać na przykład w różnego rodzaju korporacjach, które się rozrastają na wielką skalę i stają się monopolami, wpływając na całą masę ludzi. Wiele tych korporacji również się transformuje i przeistacza i wchodzą na wyższy poziom świadomości. I tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę Spiral Dynamics, to tak na przykład Google troszeczkę zaczął jakby ewoluować, jest bardziej elastyczny, no i też te różne inne koncerny, ale no różnie to w tej chwili wygląda i też jest wiele różnych teorii spiskowych, które sugerują, że różnie to może po prostu być. Chociaż ja osobiście nie wierzę w żadne teorie spiskowe, ponieważ uważam, że to wszystko wynika jakby z lęku. Wszystkie nasze te problemy z zachłannością, z nadmierną samokontrolą wynikają z lęku i że to ludzie tak naprawdę, pnąc się w hierarchii do góry, zaczynają dominować nad innymi ludźmi, tak? Mam tutaj na myśli ludzi, którzy mają więcej kasy, większe bogactwo, są bardziej inteligentni, są bardziej ambitni, są bardziej wpływowi. No wpływają na tych ludzi, którzy są niżej w tej hierarchii pionowej. No to jest w ogóle gruby temat, to dużo można byłoby gadać, także to tylko tak w roli wyjaśnienia. I naturalną cechą tej tendencji jest to, że budują się różnego rodzaju systemy przekonań, które na danych poziomach jakby funkcjonują i są sztywno zamknięte. I każdy rodzaj humoru, który mógłby zakwestionować dany system przekonań, staje się no niewygodny dla tych systemów przekonań. Dlatego ludzie u władzy chcą często te głosy jakby stłumić różnymi sposobami. Warto wiedzieć, że ogromną wartością humoru jest dostrzeganie błędów danych systemów przekonań. To jest taka rola śmieszków, tak? Żeby tworzyć memy, żeby wpływać na ludzi poprzez humor, groteskowo wyolbrzymiając różne problemy, różne ludzkie tendencje, różne ludzkie skłonności. Nawet coraz więcej jest tego typu memów, jeżeli chodzi o duchowość. Śmianie się z wibracji, śmianie się z tych różnych jakby odlotów, uprzedzeń, projekcji, fanatyzmu duchowego, jakby tej duchowej hipokryzji, w której wierzymy w naturalność, tak, i że wszystko jest piękne, a oprócz tego i tak korzystamy z nowoczesnych dóbr, wygód, technologii, jakby zaprzeczając swoim ideom. Wiecie o co? I Shaiuow pyta: hej, mógłbyś zdradzić nam, ile czasu zajęła ci droga duchowa od początku do oświecenia? Z góry dzięki za odpowiedź. Nie wiem, czy pytasz od początku, aż się urodziłem, do momentu, aż złapałem to, że jestem Bogiem, czy od momentu, w którym wziąłem się za siebie, do momentu, aż uświadomiłem sobie, że to, czego szukam, to jestem w zasadzie ja. Ale powiedzmy, że odpowiadając ci na twoje pierwsze pytanie, zajęło mi to 21 lat? Czy dobrze mówię? Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat. 21. To było w dniu śmierci mojej babci. A od momentu, kiedy zacząłem swoją przygodę, to było przygodę z rozwojem. To było od 17 roku życia, czyli 4 lata. Boże, ale jestem szybki. Wiecie, może was to zadziwia, że o, taki młody, czy coś tam, ale musicie wiedzieć, że ja taki jestem. Ja jak już sobie coś wyceluję, to ja lecę, ale tak konsekwentnie idę w tym kierunku sobie, który ustalę, więc bardzo szybko idzie mi realizacja moich celów. No i oczywiście to była podróż, to była ścieżka odkrywania siebie, poznawania siebie. Nawet sobie napisałem tutaj ważne punkty, żeby wam co nieco opowiedzieć. O tak, całkiem sporo tego było. Może nagram na ten temat osobny film. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.